A my, ja mam prawo? My możemy, proszę pana, nagrywać. A ja też mam prawo do swoich spraw urzędowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Konanowicz Krzysztof, Biuro Interwencji Obywatelskich, przewodniczący. Nie wiem, dlaczego Straż Pożarna. Moja Straż Pożarna już. Miejska przyjechała. Przepraszam, że się pomyliłem. Proszę u ich pytać się, a nie u mnie. No to trzeba porozmawiać, wyjaśnić tą sprawę. Toż oni tu z własnej woli do pana nie przyjechali, tak? Proszę pana. Wypisują, że palimy, nie wiadomo czym. Że ja palę ubraniem jakimś. Proszę pana. Chwileczkę, proszę pana. Dobrze, przecież ja przyszedłem tu porozmawiać, żeby wyjaśnić sytuację. Proszę pana. Nie macha pani Krzysztof tą kamerą mi. Nie może panu udostępnić tego mojego. Mogę udostępnić. Dobrze, pana, można. Informowałem. Można, proszę pana, można. Proszę pana, chciałem się zapytać, kto to u Straży Miejskiej, kto zadzwonił? Kto takie fałszywe? Kto fałszywe takie dzwoni do was, a wy wierzycie w takie bajki? Ja mam pytanie do pana policjanta teraz. Jak będę. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, ja mam pytanie. Ja mam pytanie. No. Pozdrawiam całą policję. I dla Straży Miejskiej. Za, nigdy nie ma problemów, to o co chodzi? Proszę pana, widzisz pan czym palę w piecu? Drewnem. Można tym palić? Transport był. Można palić? Drewnem można, tylko nie wolno palić śmiećmi, tak? O, proszę pana, tak. A to jest śmiecie? Ja tu powiedziałem, że widzę drewno też. Tej drewna, a wy co widzicie? Ja proszę pana, nie wiem co pan wstawia, wkłada do tego. Temu straż przyjechała, zobaczy czym pan pali, co pojedzie, no po co to... Nie, proszę pana, ile razy będzie kontrolowana mnie już? Ale czy to my z własnej woli do pana przyjeżdżamy? No, jeżeli będziecie wiedzieć takie głupoty wierzyć... Ale przepraszam, to my z własnej woli bardzo, przyjechaliśmy? Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Jeżeli będziecie w takie głupoty wierzyć, to bardzo ładnie to. Bardzo ładnie. Ale jest zgłoszenie. Sam pan dobrze o tym wie, że jak pan dzwoni, to my też przyjeżdżamy. I ktoś na pana zadzwoni, że pan czymś pali, tak? A czym? Proszę powiedzieć. Proszę powiedzieć do kamery. Panie Wojtku, no to my chyba nie pierwszy. Proszę powiedzieć. Czym ja palę? No ja pana znam z widzenia. Bo jak ktoś zgłaszał, to musiał ktoś powiedzieć, czym ja palę. Szmatami? Proszę do kamery powiedzieć. Słowo choć. No. Co mięczysz pan, panie strażaku? Język odebrało? Nie, mowę? Nie, taki. Mowę odebrało? Dla was? Pytam. Kto dzwonił, żeby ja miał nagrane? Proszę odpowiedzieć. Na kamerę. No ja wiem, że do was przyjeżdżają, tutaj przywożą drewno. No nie ma chyba, no ileż można prosić? No przecież... Ja się na diabłus nagram. No, no ładnie, przyszło. No. A jaki to samochód? Kia. Kia? A jak Kia się spróbuje? Bardzo dobrze. A ona bije pana? Bo Kia. Nie Kia, tylko Kia. Dobre. Proszę pana. Wpuści pan strażak ten... Pisze i... Kia. Kia i pisze. Panie Krzysztofie, wpuści... No, a jak nie puszczę, to co? Siła? No to jaka siła? Odpowiednią dokumentację nie będą tworzyć. A tak sprawdzą, napiszą do czego? To co... Do czego będą tworzyć? To proszę ich pisać. To niech odpowiedzą. Do czego dokumentację będziecie tworzyć? Proszę pana, protokół z kontroli musi być sporządzony. Tak. Protokół? Była już pana kontrola i... Nie, proszę pana, panie policjancie, proszę zaprzestać tak przyjeżdżać, głupoty robić. Ale proszę, bo my tutaj z własnej woli nie przyjeżdżamy. A może pan się przedstawić do kamery jeszcze raz? Ale przedstawiałem się. Jeszcze raz, proszę bardzo. No. Sierżant Tolesiuk, komenda miejska. Właśnie. A panowie? Marek Nowak. A tu? Zajkowski. Jak? Zajkowski. A imię? Jaros. Olesiuk, tak? Ja zaraz zadzwonię do kolegi. Ten, co przywoził drewno i poświadczy. Ja widzę drewno, oni muszą, panie Krzysztofie, sprowadzić swój protokół, napisać. No, to napiszą protokół i się zakończy. Halo, witam. Słucham? Zadzwonię pani później, tyle pani powiem. Dobra? No za 15-20, do pół godziny gdzieś tak może potrwa. Bo mam straż, kontrolę znowu mam. Przywiózł kolega drewno, bardzo ładne do palenia. A ktoś zadzwonił fałszywie, kłamliwie, że ja palę, wie pani czym? Ciuchami, ubraniem w piecu podkładam. Wie pani kochana, powiem tak, ubranie bardzo śmierdzi to. Ja nie głupi, proszę pana, proszę pani takie rzeczy podkładać do pieca, po pierwsze. A po drugie, jest u mnie dwa choboki stoją na podwórku, jeżeli stare ubranie, to ja do reklamówki, do choboka i jedzie sobie na wysypisko. A co one zrobią z nim? Ich sprawa, nie moja sprawa, czy one tam ją ich potną, czy zniszczą czym, niszczarką, czy palą tam w jakimś piecu, czy co? To już nie moja sprawa, bo ja o starym ciuchach nie chodzę, tylko w całych chodzę, ubraniach i tak dalej. O. I proszę pani, ja nagrywam, teraz będzie wszystko na kanale, jak policja stoi przed bramą, jak policjanci się przedstawiają, strażacy. No i będą wchodzić, kontrolować mój piec.
teraz. A i będzie wszystko nagrywane na kamerze. Na razie. Bardzo dużo. Dobra, bardzo na razie. Ogląda mnie. Na razie. Dobra, zapraszam strażaków. Strażaków. Zapraszam. Zapraszam. Teraz pan. Pan ma dokument, panie Krzysztofie? Mam, ale ja znany jestem. Ja rozumiem, ale muszę wpisać, bo tak. Żeby u pana, no. Weź dosyć, mój tak. A ja nie będę powiedzieć, że ja cię okradł. No. Chłopak, to wy się znacie już tyle lat. Weź dosyć, no, z portfela. Otóż. Jaki duży, a tyle pieniędzy masz? A co? Dolary chyba. A co, o tu osień chyba, tu, a nie, tu, pod tymi kartami. O, a ty jeszcze masz paluszki cienkie, to akurat ja dobrze dałem, dostawaj. Ja nie wiem, po co tyle ty nosisz, ja nie wiem. Mało policjantów jest na patroli w nocy, od godziny 18 do godziny, chwileczkę, wywiad robię. Proszę pana, czy to prawda, że policjantów jest w nocy mało patroli? Już powiedziałem, że nie jestem upoważniony. A kto jest upoważniony? Informacji. Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej bądź innego rodzaju oficer prasowy jest upoważniony do udzielania takich informacji. Aha. Do niego się pan może zgłosić. Kto się zajmie tym? Na Komendę Trójkę mam iść. Tak? Jeżeli tak? Pan sobie zgłaszać pytanie, postawię jakieś... Proszę pana, na Komendę Trójkę. Przyjadą czy nie przyjadą? Teraz ja pytam pana, przyjadą tu czy nie? Nie, nikt nie będzie przyjeżdżał do pana. Nie przyjadą? Nie. Dlaczego? Panie Krzysztofie, powstaje tu jakieś szkody na samochodzie oprócz oblania farbą? No proszę pana, a to mało szkody? No to jest kwestia tylko... A to mało szkody? Uszkodzenia mienia nie powstały, tak? Proszę pana, a to co, nieuszkodzenie mienia? Co to jest? Proszę odpowiedzieć na pytanie. Co to jest? Uszkodzenie mienia czy nie? To raczej bym określił jako akt wandalizmu, tak czy inaczej? Nie, ja uważam, proszę pana, że to jest uszkodzenie mienia mego. A pan uważa, co? Jeżeli pan uważa, że to jest uszkodzenie, może się pan udać na komisariat trzeci. My natomiast sporządzimy z tego notatkę, która zostanie przekazana dyżurnemu komisariatu. Wszystko z naszej strony informuje, że ma pan możliwość złożenia zażalania. Aha. W sposób dokonania. Dobra, to ja wezmę, zadzwonię do Komendy Wojewódzkiej, że tak... Jeszcze raz na zakończenie, proszę wyraźnie powiedzieć na kamerze imię, nazwisko. Ja się panu przedstawiałem na samym początku interwencji. Dobra, to już rzucam na kamerę. Ja również się panu przedstawiałem kilkukrotnie, nie musimy tego panu powtarzać. Także. A przede mną można jeszcze raz zadzwonić na Komendę Trójkę, żeby pan zadzwonił? Proszę pana, ja proszę pana, żeby pan zadzwonił do dyżurnego na Komendę Trójkę. A pan w tym momencie nie jest upoważniony, żeby mówić mi, co ja mam robić. Proszę, nie, ja mam prawo. Mam prawo. Mam prawo żądać. Ma pan prawo samemu zadzwonić na komisariat. Widzisz pan? Widzisz pan? Też tutaj. Na spokojnie, nie ma sensu już. Widzisz pan? A to sąsiad. I bez przerwy tak. Powiedziałem panu, jak sytuacja... Czy tak może zaczepić sąsiad? Czy tak może? Jeżeli czuje się pan urażony, znieważony przez sąsiada, to może pan z pozwem cywilnym... Wszystko muszę jechać na trójkę, tak? Nie, jeżeli chodzi o ewentualne... Proszę odpowiedzieć, wszystko muszę na trójkę zgłaszać, tak? Jeżeli chodzi o pan... Nie, dobrze. Proszę odpowiedzieć, zadane panu pytanie, panie policjancie. Panie Krzysztof, czy pan pytanie. Był uczony do groma, czy nie, jako... Dobra, ja z panem na policjanta. Bo pan nie chce rozmawiać do kamery nawet. Tak, nie, to będzie udostępnione. Już wrzucam. Proszę wystąpić z pozwem cywilnym, jeżeli pan będzie... Proszę? Został pan poinformowany. Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia wam. Dzień dobry państwu, kochani moi. Znowu wizyta Straży Miejskiej. Że czym ja palę? W piecu. Oj, kruszyki się zaczepili na sweterek. Zobaczcie, czym ja palę. W piecu. Zobaczcie, to jest pokazane, będzie dla... Zobaczcie, tu samo drewno jest. Oto Straż Miejska. Przez bramę idę i będę wywiad robić z nimi. Oto oni. O. Będziecie stać? Policja ma przyjechać? Co? To proszę wejść, zobaczyć. Proszę wejść, zobaczyć. Ja pokażę. Ja podłożyłem w piecu. Tym samym. Tym samym. A mnie w domu nie będzie, bo ja się wybieram do komendanta. Ja zaraz się wybieram. I widzicie, proszę państwa, jakie nękanie, nie bez przerwy. O, numer rejestracyjny, o, za, nie mam niczym palić w piecu. Drewnem nawet nie mam prawo palić w piecu. Nawet drewnem nie mam palić w piecu prawo. Trzeba Duchem Świętym palić. Duchem Świętym trzeba palić. Tak. Duchem Świętym trzeba palić, bo ładne, piękne drzewko, o, to za grube, kurczę, trzeba będzie cięższe na wybierać sobie.
do pieca. O, mam. O, o. To nie. O. To za grube. To trzeba przerąbać. O. Tychetka. Jest. O. I następne. O. I następny niosę do pieca. O. I widzicie, szanowni państwo, kochani moi, bez przerwy nękanie mam. Dzień w dzień. Dzień w dzień. Nie mam odpoczynku. Nero! Gdzie? Wejdź! Siatki! Zaraz dla pieska dam. Bo dopiero wstałem. Dla pieska dam. Zaniosę garnek. I szanowni państwo, kochani moi, tak chcą mnie wykończyć ludzie, że palę drewnem z piecu normalnie, a kłamią, oszukują, jak nie wiadomo co. Nagrywają, major nawet nagrywa, że ja śmiecią palę. Źle. Dobra, co tu kurwa gadasz, głupoty. A straż miejska stoi, policja jeszcze będzie. O, proszę bardzo, nacierają, znowu. Dziękuję bardzo, na razie.